Firma PHU Drużdż, mieszcząca się przy ulicy Fabrycznej 5 w Końskich, oferuje całodobowo krótki i długotrwały wynajem samochodów dostawczych 9-osobowych oraz osobowych. Wynajem możliwy jest z kierowcą lub bez. Telefon kontaktowy 722 012 002. Do wynajmu zaprasza prowadzący tę działalność Paweł Drużdż. W ofercie przedsiębiorstwo posiada 15 samochodów różnych marek, każdy typ od małego pojazdu do dużego busa. Wypożyczenie odbywa się bez opłaty kaucji. Dodatkowo firma świadczy także każdego rodzaju usługi transportowe, choćby związane z przewozem osób również na dalsze trasy po terenie całej Polski. O szczegóły należy pytać pod numerem telefonu 722 012 002. Sobotni wieczór w Maleńcu stanowi preludium 23 Kuźnic Koneckich pod hasłem Krew i Żelazo w Staropolskiej Fabryce Żelaza. W nawiązaniu oczywiście do słuchowiska, jakie jest emitowane przez Radio Kielce pod nazwą właśnie Krew i Żelazo. Od godziny 17 do 19 dawnej huty Tajemnice. Pod tym hasłem mieści się zwiedzanie muzeum i pogadanki dyrektora Macieja Chłopka dla wszystkich chętnych, którzy stawili się, aby zobaczyć tą unikatową fabrykę z największym kołem wodnym w Polsce. Jeszcze na sam koniec nieprzypadkowy tytuł filmu, ekranizacja powieści Stefana Żeromskiego Popioły. Chcę tutaj nadmienić, że Stefan Żeromski bywał w majątku Ruda Maleniecka, zapewne odwiedzał Maleniec, także to nie jest przypadkowe. Jedną z głównych atrakcji dzisiejszego dnia jest słuchowisko. Skąd się wziął pomysł i o czym jest? Pomysł wziął się stąd, że Maciej Chłopek, który jest tutaj dyrektorem muzeum w Maleńcu, chciał szerzej pokazać miejsce, dawną fabrykę żelaza i historię związaną ze staropolskim zagłębiem przemysłowym. Pomyślałam, że atrakcyjnie będzie, jeżeli zrobimy to w formie słuchowiska, czyli takiego radiowego teatru. Dodamy trochę fabuły, tak żeby były i tajemnice, i intrygi, i różnego rodzaju miłosne historie. No i tym oto sposobem staramy się właśnie przemycać historię w taki atrakcyjny, fabularny sposób. Kto jest głównym bohaterem? Głównym bohaterem jest Jacek Lipski, którego gra Paweł DeLong. Jacek Lipski przyjeżdża do fabryki w Maleńcu i mają postawić na nogi, bo jest taką podupadającą fabryczką, której właściciel przebywa w Paryżu. Nie wiemy do końca, co on w tym Paryżu robi i jakie tajemnice właśnie przygotował dla Jacka. To wszystko wychodzi z czasem. Także początkowe pierwsze 10 odcinków jest takich bardzo historycznych, a potem coraz więcej jest tej fabuły, intrygi związanej z odzyskiwaniem niepodległości i związanej z tą diabolicznością i tajemniczością tego właściciela fabryki. Słuchowisko można usłyszeć na antenie radia w każdą niedzielę o 10:45. Są powtórki też we wtorki i w piątki, ale w każdej chwili można sobie odsłuchać na stronie Radia Kielce w podcastach i też na Spotify są dostępne wszystkie odcinki, które już były wyemitowane. Dotąd 30 odcinków pojawiło się na antenie, przed nami jeszcze 22 odcinki. Przenosimy się w lata 40. XIX wieku do fabryki w Maleńcu, której właścicielem jest przebywający w Paryżu diaboliczny Tadeusz Bocheński. Usprawnieniem pracy fabryk ma się zająć inżynier Jacek Lipski. Fabryka skrywa wiele tajemnic, a największą przygotował dla Jacka jej właściciel. Dzień jutrzejszy bogaty w wiele atrakcji, bo takim chyba gwoździem atrakcji stanie się wznoszenie balonem. Jeszcze na Kuźnicach takiej machiny wznoszącej nie było. Myślę, że strzał w dziesiątkę, bo w owym czasie
zapewne w XIX wieku, w pierwszej połowie, Bocheński sobie tam gdzieś wynajął balon i latał, więc to wszystko mieści się w tematyce. Oczywiście będzie muzyka, będą stowarzyszenia poszukujące skarbów i stąd właśnie hasło Kuźnic wśród skarbów z krwi żelaza. W nawiązaniu do słuchowiska i do tego, co się będzie działo właśnie w niedzielę. Ci, którzy znajdą skarby, będą mieli lot balonem. Również Radio Kielce ogłosiło konkurs i też dla zwycięzców będzie ta atrakcja. Wsiąść w kosz i znieść się na kilkadziesiąt metrów do góry.